sprawa muzyczna. No, zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich na moim wieczorku poetyckim pod tytułem Utra Wiosna. Zaprezentuję 8 wierszy pod własnym podkach, który sam stworzyłem. No i zawsze na nie włączyłeś mikrofon. Taki dzydzę od piesa. No i zawsze na moich wieczorkach informacje o moich wierszach prezentuję na samym początku, a teraz wpadł na taki pomysł, żeby było to na samym końcu, żeby było tak trochę dziwnie, specyficznie, no ale no ciekawie. Także potem no dopiero, a teraz zaczynamy od początku. Trójwiosny. Węzeł Trójwiosny w przekroju trójruchu. Zmysło uniesienie w wygodzie przechadzki. Dziś rozpoznałem wszystkie zielone punkty tych drogowych wiązań. Ten kawałek drzew znaczy tyle, co grzech narzucenia się komuś, bo to energetyczność zupełności, to jasność ciemności, zieloność. Podświadomość słoneczno-błyskowa. Słona słoneczność. Zyk, zar, szy i kat. Krawężnik plus drzewa. Betonowo-roślinne starcie. Przyroda przy doborze roślinnego ognia zieloności stacza bitwę z wysiłkiem szarości bliższej krawężnikowi. Teraz w jego sercu przekór przechodzący przez zielony mur świeżości. W starciu narodził rozrzuconych roślin i asfaltowych mogił zwarcie roślinno-betonowej farsy. Drzewo rosnące obok krawężnika składa przysięgę, że nie będzie rosło wedle asfaltowej szarości. Bo zieleń i szarość zawsze tworzyć będą niechciany duet. Energetyczna zieleń drzew. Patrzę na ulicę P, tużącą się poprzez rozjazdy obfite, lecz uwagę przykuwają drzewa rosnące wedle mojego przeddwuletniego energetyczno-zielonego spojrzenia. Łańcuch zielonych drzew to energetyczny powiew pasujący do mojego skrajnego ostudzenia. Szyldem zachwyśnięcia się w zieleni jest urok wpuszczania w nią emocji nad wyraz chłonnych. To rozpuszczenie nieznanej energii w drugiej serii bliskości zieloności. Wykrótkości chwilowej drzewa przemieniły się wraz z czasem. Ten chwili zjazd to tęsknota schowana w więzy energetycznej sceny wpuszczania w niej zieleni w dwóch kategoriach wiecznych. Wiatr grzeczny i niegrzeczny. Obie nadają się na okaz wieczny. Dopływu czucio pyłu do mojego chwiejnego chwilo spojrzenia. Wtedy te drzewa udekorowane były zielenią energetyczną.
trzeba troszkę poczekać, aby się wbił w ten wir tego ultraklimatu. Thank you.
Wyszło, nawet jeżeli były jakieś utrudnienia dźwiękowe i tak dalej, to mam nadzieję, że wyszło ciekawie, bo takiego wieczorka jeszcze nie było. Także jestem zadowolony, bo zostałem nazwany ultrapoetą. Mi się to podoba, także chyba fajnie. Wyjdę się na chwilę przewietrzyć przed klub. No i mam nadzieję, że widać było, że się podobało, także elegancko, ultra wiosna. Tu też są ćwierki ptaków, tak jak w moim podkładzie, także wszystko się pokrywa, tak jakby. No. I wchodzę na mój wieczorek, który został odbyty już jeszcze raz. Już koniec, a ja wchodzę jeszcze raz. Wtedy. Wieczorku. Dziękuję bardzo. I naprawdę fantastyczne dziękuję. Było połączenie cieszę wszystkiego. Się. Cieszę proszę się, dziękuję bardzo. To teraz powiedzieć? Nie. Ciężkich stanów do poświadomości, no moje akurat, bo każdy ma inaczej, jest bardzo przeczulona i wpadają różne czasem albo pozytywne, albo negatywne bodźce z otoczenia. No i czasem też będą potrzebne są różne, czasem są też ciężkie stany, także to się również równie no toczy, ale kiedyś właśnie, kiedy pisałem o tym jeszcze w tym okresie, rok 2011, no to takie receptory odczuciowe w moim mózgu i wyobraźnia były bardziej natężone, byłem młodszy, także te klimaty odbierałem w bardziej wyrazisty sposób. No i po prostu jak wszystko rozkwitało, była wiosna, no to od dziecka miałem taki swój wewnętrzny stan, świat, który go rozwijam, także aktualizuję w moim wyobraźni, w moim mózgu poszczególne punkty, obserwuję je. No i potem to wszystko rozwija się w mojej podświadomości. No i potem, tak, i potem trzeba to, nawet się nie spodziewam, potem nagle za jakiś czas jest wena, napiszę wiersz. No i tak to się mniej więcej objawia. No a jeżeli chodzi o podkład,
tak się zastanawiałem nad tym, na podkładem, co trudno wymyślić, bo zawsze miałem podkład właśnie z gier do komputerowych i teraz chciałem, żeby było coś normalnego. No i taka mi właśnie myśl wpadła do głowy, że dam odgłosy wiosny, ćwierków, liści, drzew, ale oprócz tego tam było właśnie takie wątki właśnie o szarości, o takich ciężkich klimatach. No i sobie to porównałem właśnie z tym odgłosem tego helikoptera. No i to po prostu złączyłem razem w programie. No i taki podkład powstał. A właśnie to moje przemówienie, no to wcześniej nie napisałem to, co czułem, to co myślałem o tych moich wizjach, o tych moich wierszach. No to opisałem, no i właśnie padłem na taki pomysł, żeby to był taki ultra klimat, taki ultra stan, żeby właśnie było tak to dźwięcznie słychać, no i dałem takie efekty właśnie, jakby się gdzieś podgłośnić się tam, prawda? No, no i tak mniej więcej się to wszystko objawiło. A ja jeszcze mam pytanie, ponieważ jak słuchałam, to było dużo takich nowych słów, neologicznych słów jakichś. Spotkałeś się gdzieś z takimi słowami, czy nie? Nie, to są moje, bo ja tworzę również swoje neologizmy, także czasem łączę słowa, scalam je, także no, czasem same nawet mi wpadły do głowy, się nie spodziewam, muszę zapisać. Także to są wszystko neologizmy moje własne. Czy myślisz, że jak słownik słów może normalny zjadacz czy chleba? Słownik słów, które wymyśliłeś. No można by, w ogóle myślałem kiedyś, żeby swój język własny stworzyć i napisać. No, a to różne słowa to jest. No. Żeby swój nowy język stworzyć. No zobaczymy, jak to będzie. Czas nam pokaże. Może się uda, a może nie. To zawsze raz jest wyzwyżka, raz jest zniżka. Czasem mózg dobrze pracuje i mu się chce tworzyć, a czasem jest ospały i mu się nie chce. To się nie przewidzi, to się samo. Właśnie leży w swoim tworach też takie, nie? Tu oczuczy. I tak samo. To może ty grałeś jakiś przykład z dema? Nie grałeś? Nie, nie, nie. Ja nikogo nie naśladuję, mam sobie własny świat z tyłu. To już jest naśladownictwo, czyli ktoś tam... Konrad sam jest. Nie, 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 nie. Ja mam swój własny świat, no rozwijam go od dziecka, tak tworzę wewnątrz w swojej głowie. Tak. A tylko, że Chuck Norris fizycznie, a ja psychicznie. Ale powiem, naprawdę zauroczyłeś mnie. Cieszę się. To było... Szkoda, że nie byłam na wcześniejszym, bo zawsze tak zawsze coś wychodzi. Jeszcze będzie szansa, że nie ma patrzenia.